Bardzo trudny teren, przez który przebiega budowana wciąż trasa S61 na odcinku Suwałki-Budzisko, niejednemu inżynierowi spędził sen z powiek. I choć pierwotny termin ukończenia budowy już minął, to trasa wciąż nie jest dostępna dla podróżujących. To zmieni się w grudniu bieżącego roku, zapewnia Rafał Malinowski, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Procedowanie zamiennego zezwolenia się opóźniło i to jest przyczyna poślizgu w terminach realizacji kontraktu z Budimexem, wyjaśnia. Zamienny ZRID dotyczący innych niż pierwotnie planowano rozwiązań projektowych w zakresie obiektów inżynierskich w obszarach migracji zwierząt oraz zmian w zakresie robót hydrologicznych już wydano i realizacja ruszyła z kopyta. O ile głównym ciągiem S61 samochody pojadą w okolicach Gwiazdki, to na ukończenie robót drogowych w terenie otaczającym trasę ekspresową będzie trzeba jeszcze poczekać. W grudniu nie zostaną oddane do użytku tzw. MOP-y, czyli miejsca obsługi podróżnych. Jak nas poinformował rzecznik GDAKi, poza robotami drogowymi i porządkowymi wokół ekspresówki na odbiór całej nowo wybudowanej infrastruktury poczekamy do najbliższej wiosny.